Błogosławieństwo ekspert Komisji Europejskiej. Mam dwa krótkie pytania. Pierwsze może o takim dalej mikrofon. Zasadniczym znaczeniu. Używamy tu pojęcia demokracja, które w zasadzie jest pojęciem no, nieprecyzyjnym i nieprawdziwym. Dlatego jeżeli traktować dosłownie demokracja jako władza ludu, to takiej władzy nigdy nie ma, nigdy nie było i prawdopodobnie nigdy nie będzie. Demokracja w obecnej formie, czy to jest albo dyktatura większości, jak w przypadku referendum, czy powiedzmy wyborów, gdzie jakaś opcja zwycięża i rządzi, albo nawet dyktatura mniejszości. Jeżeli 50% ludzi idzie do wyborów, a wygrywa partia, która uzyskuje 30%, czyli rządzi 15%. To nie jest władza ludu, to jest dyktatura mniejszości. W związku z tym mam pytanie, czy jest sens posługiwania się tym nieprecyzyjnym pojęciem, czy może mówić po prostu o sposobie sprawowania władzy? I drugie pytanie, to jest kontynuacja pytania, które zadał tutaj kolega z Fundacji Daszyńskiego. Mianowicie mówimy czas o kapitalizmie, natomiast jest pewna sprzeczność nierozwiązywalna w kapitalizmie. To jest sprzeczność między demokracją ekonomiczną a systemem kapitalistycznym, gdzie decyduje ten, kto ma pieniądze, kto ma władzę lub kto ma większy pakiet akcji. Czy w związku z tym, pytanie, widzą Państwo jakąś alternatywę wobec kapitalizmu, biorąc pod uwagę właśnie ten fakt braku demokracji ekonomicznej? Pan profesor mówił o autorytarnym systemie w Chinach. Chińczycy mówią, że to jest socjalistyczna gospodarka rynkowa. Żyję do dyskusji, ale pytanie pozostaje aktualne. Dziękuję.